oni są nadwrażliwi bardzo często. W takim zwyczajnym życiu, choćby w mieście Krakowie, to oni są narażeni na to, czego nie znoszą, co ich boli, co ich dotyka. Oni cierpią autentycznie z powodu różnych takich nagłych czy niespodziewanych zdarzeń. I to nie przyciąga przyjaciół do naszej sprawy. Autyzm ma wiele postaci. Jest to zaburzenie rozwoju, które pojawia się tak przed trzecim rokiem życia i trwa przez całe życie. Różne sfery funkcjonowania osoby są nierównomiernie rozwinięte. Czyli ktoś może mieć intelekt nawet wyższy od przeciętnego, a może też mieć ten intelekt na poziomie dużo niższym. Podobnie jest, jeżeli chodzi o kontakty społeczne, o komunikację. Często właśnie te sfery są mocno zaburzone, osoby z autyzmem nie potrafią porozumiewać się z innymi, ani też nie potrafią nawiązywać takich kontaktów społecznych jak ludzie przeciętni. Tutaj na farmie Życia w Więckowicach uczymy zawodu ogrodnika i rolnika. Mamy gospodarstwo ekologiczne, 7-hektarowe, teren jest ogrodzony i uprawiamy ziemniaki, buraki, fasolkę, różnego rodzaju kukurydzę, słonecznik. Dobra. Spróbuj sam. O, spróbuję sam. Dobra. O, dobra. Dobrze. Dobrze, zaba, dobra. Dobra. Super, ale jak krótko sadzi się, pięknie. Pędy. Tak. Brzydkie liście. I wsadzić. Spróbuj sam. Spróbuję sama, sama, sama. To jest pen? Tak. A to? To też. Dobra. A to? To? Zajęcia te mają służyć przygotowaniu do pracy. Chcemy naszych uczestników zajęć nauczyć jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania, samodzielnego radzenia sobie w życiu. Będziemy kopać wspólnie. A teraz ty sama. Wykop te chwasty. Do szczęścia nam brakuje, jak zawsze zresztą, pieniędzy, czy powiedzmy takich sponsorów, którzy by zechcieli się na przykład na stałe dołączyć i tak wspierać rozwój tego projektu w okresie długoletnim. Projekt jest wyjątkowy, jest nowoczesny, jeszcze takiego nie ma w Polsce. Jest przeznaczony dla osób z autyzmem, które są w wieku dorosłym, także obejmujemy głównie dorosłych, ale też młodzież jeszcze. I dotyczy osób, które najbardziej w życiu przegrały. W tym sensie, że kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu nie było w Polsce właściwie prowadzonej terapii edukacji. W związku z tym nie otrzymały one właściwego wsparcia, jak były dziećmi. Zatem nie adaptują się do życia w otwartym społeczeństwie. Ja sama robię. Ugotujemy go. Zamrozimy. A w zimie zrobimy zupę na przykład. Ja sama. Kim ty jesteś? Stolarzem. I to po prostu po ludzku brzmi tak. Okej. Gdybym miała mówić o konkretnych potrzebach, to na pewno samochód, transport. My bez przerwy korzystamy z mikrobusów dla niepełnosprawnych. To są straszne koszty. Gdybyśmy mieli jakiś samochód osobowy albo nawet właśnie mikrobus, czy tam mniej, większy troszkę samochód niż taki osobowy, to ja myślę, z większą ufnością byśmy patrzyli na te możliwości uczenia ich pracy. Niestety niewielu przekonałam do naszej sprawy. Może dlatego, że osoby z autyzmem nie są dość często takimi jakby wdzięcznymi klientami, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo tak się na zachodzie mówi o nich, klienci. Tutaj widzimy istniejący obecnie dom na farmie Życia w Więckowicach, to jest ten budynek. Natomiast planowane w przyszłości są cztery budynki
następne, te tutaj. Na końcu centrum rehabilitacyjno-konferencyjne, które tu widzimy, gdzie będą przewidziane warsztaty. Liczymy na 1% podatku dochodowego do osób fizycznych, no ale właściwie mamy za dużo z organizacji, które na to liczą i mają większą siłę przebicia. Losy osób z autyzmem dorosłych no, są bardzo różne, czasami tragiczne. Przeważnie los wygląda tak, przeciętnie mówiąc, że osoba trafia do domu pomocy społecznej, gdzie warunki no, nie sprzyjają różnym zachowaniom trudnym, które te osoby mogą również przejawiać. Często z domu pomocy wysyłane są do szpitali psychiatrycznych. Dobra. Jeszcze krzeseł? Są to osoby nie tak, jak się myśli, że milczące, odizolowane. Gdy stworzy im się warunki, potrafią się również otworzyć. Potrafią się cieszyć, potrafią się zająć pracą, cieszyć się z efektów tej pracy, być pożytecznymi po prostu. I myślę, że to jest piękne. Michał, jest w pół do 11:00. Zasadziliśmy truskawki. Teraz pozbieramy narzędzia wszystkie, odłożymy je na miejsce i idziemy na przerwę. Tak. Iwona, mogę się zadzwonić? Nie, no.